No i oto dopiero mamy prawdziwe GTA. I już ktoś na początek może się zdziwić, że znowu gra się Murzynem jak w San Andreas i że może to jest ten sam Murzyn, ale nie i nie. Jest to inny Murzyn, ale jest podobny. I to jest właśnie w tej grze taka nowość niby, ale już pokazywałem kiedyś, że to nie jest nowość, bo w grze Wacki było. Ale to później, bo tutaj właśnie jesteśmy z takim przyjacielem Murzynem, oni się tutaj umówili na wyścigi. Wygrałem? Ale co jest? Czemu? A, jest na pierwszym miejscu mój Murzyn. Ha, wygrałem! Mistrzostwo! Olimpia wygrana! Murzyn, sam jeden Murzyn, wszystkie dyscypliny sportowe. Czemu nie ma Murzyna na przykład? Nie, to normalne, bo Murzyny nie skaczą w skokach. Nigdy nie wiem czemu, ale nie. Ale Chińczyki już skaczą, a Chińczyków też nie ma. W ogóle w grze nie ma Murzynów, co dla niektórych plus, dla niektórych minus. I w zależności, czy jesteś Murzynem. O, co ci daj. Bo pamiętam, że w Oblivion była nawet specjalny typ człowieka, znaczy typ wojownika był do wyboru Murzyn i on był właśnie taki waleczny. Tutaj nie ma Murzynów chyba w ogóle. Ale nie przeszkadza mi, to kiedyś to Murzyny to były w buszu. Gdzie się robi chyba ryje? I, o, Murzyn! O, jest Murzyn! Można nawet mu ryj wykręcać. Nie, nie chcę. Tak! Nie! Tak! O, widzieliście składany Murzyn? Przypomniałem, zawsze wybierałem tych niebieskich. Aha, bo tam był taki super szybki Murzyn. On w ogóle wszystkich wyścigał. Taki super, najlepszy on był. I dostał zestaw płyt z największymi polskimi przebojami. I pudełeczko z mikrofonem, fajnie. I organki. Miło. No i to tyle. To był taki muzyczny Murzyn, dlatego mu dali dużo muzycznych prezentów, ale... Śmiesznie właśnie to wygląda, jak przyspieszone Murzyny rzucają piłkami do koszu. Robimy przystanek. Siaduwa. Murzyn. Czekajcie, spróbuję jakoś pocić tylko babsztyla. Muszę szybko zamknąć drzwi. Żeby... Stop! Nie ma gdzie! Jak to? Halo. No! Wynocha! Czego? Co? Stoi... Tu ja ci otwieram, idź sobie! No dobra, jak już... No to siadaj se! Pieniądze! Dobra, no wziąłem se, idź już. No idź, siadaj na siedzeniu. Czemu on się tak gapi? Jedziemy. Cicho, będzie mi stał teraz nad głową i mi kazał, jak mam... Co? Cicho! Cicho bądź! Ja bym go teraz stąd wykopał i by się tyle było. Co? Maszu, weź sobie co chcesz i zostaw mnie. No co może chcieć ten Murzyn? Maszu tą kartkę. O! Tak mnie męczyło jakąś głupią, niech mógł se wziąć, co nie umie se wziąć. Oczywiście najlepszym Murzynem w grach jest Murzyn z GTA San Andreas. Tutaj nie ma co gadać, nie ma co się kłócić. Mówisz Murzyn w grze, myślisz Murzyn z GTA San Andreas. Na pewno. Jest oczywiście najlepszy, gramy nim od początku do końca. Ale to nic, bo jest on nawet fajny. Umie skakać na rowerze po dachach ze spadochronem i
strzelać rakietami w policjantów, przebrany za komboja w samolocie. No, a aż można zapomnieć, że jest murzynem. I ja często zapominałem. No i on ma samych kolegów też murzynów. No, gra jest bardzo murzyńska. A jak ktoś nie lubi grać murzynem, to jest tutaj takie coś, że można sobie ściągnąć takie coś, że gracie normalnie białym. Ściągacie sobie i macie białego. I był taki program w telewizorze, że taki murzyn chodził i przychodził do ludzi i oni mieli jakieś graty, samochody takie popsute. I ten murzyn zabierał ich samochody i przerabiali je na takie właśnie jak w tej grze. Takie, że koła świecące, coś tam, nie wiadomo co. To był program. I to się oglądało i każdy chciał mieć takie samochody, jak ci ludzie tam im zrobili. Peep on my life, tak, Peep on my life. I to znany jest murzyn Xisbeat. On jest tutaj głównym prowadzącym i on jest znany z tej gry też, co się biją, on tam był. Yo, take it however you want to take it. You just plain suck. Bardzo murzyńska gra. To Defy Jam na PlayStation 2. Sami zobaczcie, ile tu jest czarnych, a ile białych. No, naliczyłem 50 murzynów w grze. Już widać, że białych zwykłych ludzi jest na pewno o wiele mniej. Ale robi to duży sens, bo murzyn to jest wojownik, a jest to gra typu mordobitka, więc dużo murzynów być musi. Tak w ogóle to jest jedna z najlepszych mordobitek i gier. Polecam. No a Mafię 3 już całkiem zmurzynili i gramy już w grze najprawdziwszym muskularnym murzynem, ale to nie zrobiło tej gry dobrą. Jest nie za dobra. Dobra. No ja gram takim jakby murzynem, ale z Polski on jest, ma polskie ubranka. No i tutaj... Aha, jeden, jeszcze musimy z tym durnowatym murzynem pojeździć. On tylko umie bajdurzyć, ja bym go najlepiej to bym go tu rozjechał. No to jakieś murzyny. No dobra, to przewijmy sobie. Damy murzyn, żeby zrobił obiad. Dobre, murzyn zrobi jakiś tam obiad, a... Dobre, murzyn zrobi obiad. Co? Ktoś się zesiurał? Kto się zesiurał? Murzyn, sprzątnij to. Nie śpi teraz, sprzątaj. Murzyn, miałeś posprzątać to, co narobiłeś. Tak jest brudne, jak na jakimś świetlisku. Czemu ten murzyn to daje na podłogę? Ma stół obok. Ale dureń. Murzyn mi się pali. Krucy! Co to? Duchy! Krucy, no! Murzyn, ugaś ten ogień! Jeden mi został! Murzyn się spalił! No i jest... Ale coś czarne mam ładowanie. No i jesteśmy tym samym murzynem. W tym samym miejscu jesteśmy. I trochę ma taką krzywą mordę. Jak patrzcie, jak ktoś nie chce grać murzynem, to już później odkodowało się takiego zwykłego człowieka. Jest to właśnie na niego możemy w każdym momencie przemienić. To jest bardzo fajne. Wiadomą rzeczą jest, że są gry, co można sobie samemu zrobić murzyna, jak się tylko chce. Na przykład The Sim albo Oblivion. No już sobie zrobiłem prawie, jeszcze tylko włosy tutaj wybieramy. Albo Sekirim. Dobra. Albo na przykład Fallout 4. Tu jeszcze są jakieś rzeczy. I to jest dobre. Wtedy granie murzynem to jest tylko wasza wina, a nie ludzi, co grę robili. O, patrzcie, możemy poglądać sobie wszystko z oczu murzyna. Jak... O, lekarze jak leczą. Nie ma! Ja go zabiłem, ja go będę sobie leczył jak chcę. Patrzcie, zły murzyn.
Widzieliście złego murzyna? Ale zły. Groźny. Ale dziwne ślady zostawia, białe. Tam to jest taki murzyn, on jest nawet znany. On był w takim filmie nawet, Kosmiczny Mecz, i on tam był koszykarzem też. To jest też taki fajny moment, że ten murzyn podszedł do tych dzieci i chciał z nimi pograć, ale nie umiał w ogóle grać z nimi i... Zobaczcie. Tylko wyglądasz jak on. Spadaj na jezioro. No. I powiedzieli, że spana i nie graj, jak nie umiesz, murzynie. Fajne to jest. Bo jak się dojdzie daleko, to zamieniamy się w murzyna i gramy nim. No, naprawdę. No jest to minus, bo na początku cieszymy się, że gramy fajnym gościem, ładnym. A potem dają nam murzyna i się odechciewasz grać. To jest taka zrobiona, żeby grać na dwie osoby, czy jak kolega koło was siedział, to można było się z nim ponawalać. Ja akurat, no teraz nie mam, sam, można też samemu tu grać. No i mam tutaj murzyn i taki Chińczyk. I ci, co nie lubią grać murzynem, to się nie martwcie, bo wcale nie musicie, tylko na początku. No, mało ludzi wie, a dużo ludzi nie wie, że jest gra z gatunku Assassin's Creed, gdzie gra się murzynką. Dobra, murzynem to są jeszcze ludzie, co lubią grać, ale murzynką, babą, to nikt nie lubi. Dlatego gra jest nieznana, nielubiana i nadaje się do dzbanu. Murzyn, jesteś moim przyjacielem, czy nie? No nie, ledwo cię znam. Dokucza mi król Chińczyków. Niezniszczalnych? Niezniszczalnych. To myślę, że nic nie możesz z tym zrobić. To czemu mi bambus zawracasz, murzynie? Ja? Sam mnie to zawołałeś. Wolę mieć problem z Chińczykiem, niż się zadawać z murzynem. To było niemiłe, wiesz? Darabaty! Może... Patrzcie! Murzyny bliźniaki! Ale muskularni! Patrz, jakie mają muskularność! Krucy! No dobra, zobaczę na innej stronie. No, giercownia też może być, ale... kiedyś tak nie było. Patrz, to już jakaś reklama. Jakiś murzyn z cuksami. No i... to trzeba przeczekać. W grze Skyrim, piątej części, można za pieniądze kupować sobie ludzi, co będą za nami chodzić i robić za nas różne rzeczy. Co dziwne, nie można kupić sobie murzyna. Wszyscy oni, ci ludzie są biali albo o innych kolorach. Ale jest sposób, żeby zdobyć murzyna darmowego. On daje nam jakąś tam misję, żeby kogoś tam zabić, jakiegoś zbója. Zabijamy go, potem wracamy do tego murzyna. Mówimy mu, że już wszystko pozałatwiane i od tego momentu on jest naszym murzynem. On jest fajny, muskularny, silny i waleczny. Bardzo nam pomaga i ma on jeden minus, że jest nieposłuszny. I możecie mu kazać, na przykład jak mu kazacie coś ukradnąć albo kogoś zabić, to on powie, że nie, że on tego nie. Jesteśmy takim egipskim murzynem. Egipski murzyn różni się od zwykłego murzyna tym, że ma murzyńską skórę, ale nie ma murzyńskiej mordy. Wygląd naszego bohatera można zmieniać. Możemy zebrać różne ubranka, kupić. Na przykład tak możemy wchodzić na przykład na Golasa, tylko z ręcznikiem. Tylko że właśnie nie ma siuraka pod, tylko i tak jest w majtasach, co minus. I można to zobaczyć, jak się kulimy. I szkoda, i właśnie i okazało się, że do chińskiej szkoły chodzi jeden murzyn. I on się zaprzyjaźnia z naszym bohaterem. I murzyn mu pokazuje swoje samochody. I to jest kolejna znana scenka i znana muzyczka, którą każdy miał na komórkach i przesyłał sobie i ustawiał na dzwonki. Walla Billa. Patrzcie, możemy wybierać, jaki kolor mieć ma ten jego tatuaż. I fajnie, że można dać biały. Ja nie rozumiem, czemu murzyny, jak są tatuażakami, to dają... ale zrobiłem, jakby się zakurzył.
że mają czarne tatuaże murzyny, jak tego nie widać? I czemu nie mogliby sobie robić białych? Mafii, że takiej, gramy mafiozami, ale prawie nigdzie w grze nie ma, nie spotkacie murzynów, prawie nigdzie, ale oprócz tego, że na każdej stacji zawsze murzyni nalewają paliwo ludziom. Tak, was darf sein? Voll tanken, bitte. A, takie wózki jak w sklepach są. Skąd oni wzięli? Co, ukradł murzyn? Czy co? Co? Dziecko murzyn mamy. Co? Krucji. No i co ja mam z nim zrobić? I potem wskoczyć do tego palącego się i się spalić, i wtedy nasz murzyn jeszcze jest bardziej murzyński. A możemy tak biegać? Fajnie biega. Ty, plusem widzę, to jest fajnie, ten murzyn biega. A starość. Ła! Coś to się wybuchła. Ale mi super się podoba, jak ten murzyn biega fajnie. Byście musieli sami zespróbować, jak to się fajnie w tej grze biega. Mówię wam. O, jest mój murzyn fajnie ubrany, okularki, słuchaweczki. Wywalili siwego, wywalili murzyna od organów i w cenie ich dwóch wstawili jednego Norbiego. I kolejny murzyn, ale murzyństwo. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby w czasach kosmosu było tyle murzynów. Fajne to ma włoskie, jak Jeffrey z tej bitwy. Jestem pierwszy akurat. Murzyn nam się cieszy. Ja też się cieszę. Murzyn się cieszy. Dobrze. Ale murzyn średnio się cieszy, nie wiem czemu. Już dobrze jest. Teles, jak teleport. I tu mamy wszystko napisane, wszystkie miasta. Zabił mnie durny murzyn. On chodzi tak mocno, Barack Obama. Oczywiście murzyn, tak? Mocny murzyn. Ale nie taki najsilniejszy, on jest taki... To jest właśnie taki kolor jego, nie? On jest taki... niepełnomurzynny. Zęby. Duże ma zęby, na pewno. O, niech będzie. Włosy ma krótkie, typ murzyńskie, ale... dam czarny, bo on ma tu trochę... jakby młody, to ja chcę. O, właśnie goni mnie policja. No tutaj macie na przykład murzyn waleczny, ale... już nie. Fajny murzyn, taki uśmiechnięty, to najważniejsze. Jest goły murzyn w majteczkach. Czemu mi murzyn lata? Złaś. Jest bardzo mało gier, w których jesteśmy murzynem, ale następną grą, w której jest murzyn, jest gra Watch Dog 2. Na pewno, ale za dużo wam nie pokażę, bo jej nie mam, a nie ma jej do ściągnięcia. To nie wiem, czy to fajny murzyn, czy nie. Ale jest. O, murzyn rzuca. Ha! Nie trafił. Słabiak. Jeju, ja tak szybko muszę tymi łapami nawalać. Te klawisze, że to jest tak zrobione, że ja się tak męczę jak ten murzyn tutaj, jak on biega. Aj, niedobrze. Mało grach są murzyni, a jeszcze mniej jest gier, gdzie musimy grać murzynem. Czasami jest to plus, czasami minus, bo z murzynami to nigdy nie wiadomo, ale zawsze lepsze to niż granie babą. Żegnam się z wami już. Zjawos.